bałtyckie. Wstąpienie do NATO, Finlandii i szwedzkie aspiracje akcesyjne tworzą z niego niemal zamknięty obszar operacji sojuszu. Dla Kremla to poważny problem, stąd plan hybrydowego uderzenia z wykorzystaniem ekologów. Projekt nosi nazwę Platforma Bałtycka i powstał w administracji Władimira Putina, złożonej w dużej mierze z personelu rosyjskich służb bezpieczeństwa i wywiadu. Celem jest znalezienie niepolitycznej kwestii, którą można wykorzystać do przedstawienia krytyki NATO i pokazania, że Morze Bałtyckie i kraje bałtyckie powinny zostać zdemilitaryzowane. Według dokumentów, do których dotarli Szwedzi, pod płaszczykiem ochrony przyrody Putin chce nakręcić histerię wokół ruchów natowskich sił na morzu i rzekomego zagrożenia dla natury. To jest stara rosyjska praktyka wykorzystywania różnych sił społecznych o szczytnych celach do podłych politycznych celów i interesów. Jak ostrzegają dziennikarze, niewykluczona jest nawet prowokacja, która może doprowadzić do faktycznej katastrofy ekologicznej, którą będzie można obciążyć NATO. Rosja ma długą tradycję, braną jeszcze ze Związku Sowieckiego, żeby wykorzystywać wszystkie nadające się organizacje po to, żeby osiągnąć takimi właśnie środkami cele militarne. W to wszystko angażowane są farmy troli i media społecznościowe, które mają generować tysiące alarmujących wpisów. Lokalne media w obwodzie królewieckim zaczną rozpowszechniać artykuły o szalejącym narastaniu problemów na Bałtyku i katastrofalnych prognozach dla całego ekosystemu morza. Brzmi znajomo? Dokładnie w taki sam sposób działały rosyjskie służby w kontekście przekopu Mierzei Wiślanej i budowy zapory na granicy z Białorusią. Morze Bałtyckie, wstąpienie do NATO, Finlandii.